Witam Państwa, mówi Piotr Arłukowicz, Polski Kurs Blendera. Chciałem wytłumaczyć, na czym polega zagadnienie takie jak copy from active w symulacjach rigid body w fizyce. Ten problem często się pojawia wtedy, kiedy mamy na przykład bardzo wiele obiektów, o których zapomnieliśmy, że należy je ustawić na samym początku. Na przykład zróbmy sobie coś takiego. Niech taki prosty cube to będzie nasza cegła, z której zbudujemy sobie zwykły, najzwyklejszy w świecie murek. Cegła ma oczywiście swoje rozmiary, które możemy ustawić tutaj bardzo prosto. Wystarczy tylko jej rozmiary na X określić jako 4, na Y może to być rozmiar 2, a na Z może to być rozmiar 1. W tym momencie mamy klocek, który jakoś tak dziwnie wygląda. Nie wiem, czy mi się to podoba. Aha, bo na X jest teraz 4, było 2, zrobiłem 4. Oto moja cegła. Taka cegła może wydawać się gigantycznych rozmiarów, ale jeżeli odsunę się trochę w siatce, nie będzie żadnego problemu. Teraz ustawię ją trochę wyżej, tak aby zgadzała się z osiami siatki. Jeżeli teraz zacznę taką cegłę spokojnie kopiować, na przykład w ustawieniu od przodu, to wystarczy tylko wcisnąć Shift D, następnie X i z klawiszem wciśniętym Ctrl przesunąć lekko mysz. Wtedy cegła ustawi się w oczkach siatki. Następnie nie muszę powtarzać całej tej skomplikowanej operacji, tylko wystarczy wcisnąć Shift R, to jest powtórzenie ostatniej akcji. No i to kopiuje mi natychmiast ileś takich cegieł. Tak samo zrobię przez Shift D z X-em i kontrolem w lewo, a następnie już tylko zwyczajnie Shift R i mam nakopiowane całe stado cegieł, całą taką długą linijkę. Teraz gdybym spojrzał na to w widoku siatki, to zobaczę, że o, widać, że to są cegły, bardzo ładnie. I teraz mogę je zaznaczyć, mogę odznaczyć światło, które się przypadkiem zaznaczyło, ponieważ ma taki cieniusieńki włosowy promień wychodzący tutaj w dół. Teraz jeżeli te cegły skopiuję przez Shift D, to mogę je umieścić jedną kratkę wyżej i przesunąć o dwie kratki w bok, po to, aby uzyskać taki wzór jakby murku, który jest zrobiony z cegieł. No nic nadzwyczajnego, szczerze mówiąc, prawie że nie ma co tłumaczyć, ale jeżeli to zrobię kilka razy, to może stanie się to wszystkim jakieś takie bardziej, powiedzmy sobie, przyjazne. Teraz mogę zaznaczyć cztery rzędy takich cegieł, znowuż mogę odznaczyć swoje światło i skopiuję wszystkie cztery rzędy. No i w ten sposób mogę stworzyć całkiem nieźle wyglądający murek. Aby to światło mi nie przeszkadzało, będę tutaj jeszcze parę razy musiał zaznaczać te wszystkie cegły, to po prostu kliknę w to światło i nacisnę klawisz H, aby je ukryć. To samo zrobię z kamerą, ponieważ nie będzie mi tutaj potrzebna. Teraz jeżeli nacisnę Z, to widzę, jak wygląda mój mur z cegieł. No i dobra, teraz chciałbym, żeby te cegły zaczęły się przewracać. Dodam w takim razie jeszcze do nich podłogę w postaci plane'a, którego zwyczajnie rozciągnę, tak aby mieć całkiem sporych rozmiarów przestrzeń. No i teraz takie cegły trzeba dodać do silnika fizyki. A więc w widoku od przodu zaznaczam wszystkie cegły. Zaznaczyły się. Zaznaczam jedną z nich jako aktywną wciśniętym klawiszem Shift i prawym klawiszem. Może zlituję się i włączę to wyświetlanie klawiszy. No i teraz na panelu z lewej strony, w zakładce fizyki, dodam te wszystkie cegły za jednym zamachem jako aktywne. Bam. No i są. Super. Teraz dodam jeszcze tą podłogę jako pasywną. No i już można zacząć robić symulację i się cieszyć, że jeżeli wcisnę Alt A, no to na przykład jakaś cegła spadnie. Bum. O, jak ładnie stanęła. No więc to już jest coś, co działa. Załóżmy teraz, że chciałbym, aby te cegły miały większy lub mniejszy współczynnik tarcia. Więc musiałem taką cegłę jedną, na przykład tą, zaznaczyć i w jej ustawieniach ten współczynnik tarcia zmienić. Friction ustawiłem dla niej na przykład na 0,6. Super! Jeżeli takie coś zrobię i puszczę całą symulację od początku, to tak naprawdę nic się nie zmieni, ponieważ wszystkie pozostałe cegły nadal mają ustawione 0,5. No i co wtedy zrobić? Czy to znaczy, że muszę teraz klikać jak prawdziwy, pracowity pracownik niskobudżetowy, który każdą z tych cegieł przeklika? No właśnie, to jest problem i ten problem rozwiązuje nam guzik, który nazywa się Copy from Active. I to jest właśnie dzisiaj temat tego poradnika. A więc mam tutaj jedną cegłę, o której wiem, że zmieniłem dla niej troszeczkę współczynnik tarcia. To jest ta, która jest tutaj. Współczynnik tarcia wynosi 0,6, ustawię go na 0,7, żeby było lepiej jeszcze widać. Mogę bounciness ustawić na 0,1, chociaż cegły nie są sprężyste, więc no, niech będzie. I ustawię dla tej cegły collision na box. A więc zmieniam tak naprawdę trzy parametry naraz, ale tylko dla jednej cegły. Jeżeli teraz wszystkie cegły zaznaczę i upewnię się, że w tym zaznaczeniu ta jedna jedyna jest aktywna, to w tym momencie mogę wykorzystać ten guzik copy from active, który oznacza tyle, co skopiuj z aktywnej cegły ustawienia silnika fizyki. Nacisnąłem ten guzik raz,
No i w tym momencie tutaj nie ma żadnych ustawień, ale jeżeli teraz sprawdzę którąś cegłę, na przykład tę, która stoi tu na górze, to zobaczę, że ona również ma 0,7, że bounciness ma 0,1, że jest collision na box i tak dalej. Każda pojedyncza jedna cegła, którą miałem zaznaczoną, skopiowała sobie z tej aktywnej cegły ustawienia. No więc super, to jest sposób na poradzenie sobie z problemem, który poprzednio był, wydawałoby się, bardzo nierozwiązywalny. Jeżeli teraz zapuszczę symulację, to widzę, że z powodu większego tarcia ta cegła spływa, zsuwa się o wiele wolniej, ale jeżeli uderzy w grunt, to prawdopodobnie zachowa się trochę tak, że no, odbije się. Niestety symulacja, którą tutaj mam, trwa tylko 250 klatek, więc ta cegła nie zdążyła spaść i zawisła. Możecie się śmiać, ale ja sobie to zaraz poprawię. Wystarczy tylko kliknąć w zakładkę sceny. Wystarczy rozwinąć panel Rigid Body Cache i tutaj wpiszę sobie 3000. A co? I teraz cała symulacja będzie się wykonywać przez 3000 klatek, czyli tyle, ile mam ustawione w osi czasu tutaj w timelinerze. No więc puszczam symulację jeszcze raz. No i zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądało. No, może ona teraz w ogóle nie spłynie z tego, bo będzie to duże tarcie. Nie wiem. Zobaczymy. Trzeba poczekać i się przekonamy. Zobaczymy, czy podskoczy. No pięknie. Po prostu jakby była zrobiona z jakiegoś tworzywa sztucznego albo czegoś podobnego. Więc to był sposób na ustawienie parametrów cegieł. Oczywiście możemy teraz te cegły zaznaczyć. Jeszcze raz. I teraz możemy zmienić w którejkolwiek cegle, jeżeli kilka, aby była ona aktywna. Proszę zobaczyć, ma taki troszeczkę jaśniejszy rodzaj pestki tutaj w środku. To ta aktywna cegła, jeżeli ją zmienię na panelu fizyki, na przykład ustawię jej bounciness na 0, bo jednak mi się to nie podobało, to przy zaznaczonych wszystkich innych cegłach wystarczy tylko ten guzik wcisnąć raz, copy from active, bam, i mam wszystko odświeżone. Teraz, jeżeli ktoś chciałby dodać do tych cegieł jakiś materiał, to jest troszeczkę inna sytuacja. Podobny problem jest, jeżeli dodam do tych cegieł jakiś materiał, załóżmy, że to jest Blender Render, wszystko jedno zresztą, dodam nowy materiał przez guzik New, to widzę, że ta cegła staje się jaśniejsza, ponieważ ten domyślny materiał przez Blendera rysowany jest jako ciemny. Ten, który dodałem, jest trochę jaśniejszy, chociaż na renderze będą wyglądały dokładnie tak samo. Ale załóżmy, że zmienię kolor tej cegły na lekko czerwony, tak aby ona wydawała się cegłą. No to teraz jest pytanie, jak zmienić materiał na wszystkich tych obiektach. Na to odpowiedź pochodzi z innych tutoriali, tam gdzie mówiłem o zarządzaniu materiałami. Jest po prostu bardzo prosty klawisz, który pozwoli skopiować materiał z tej cegły do wszystkich innych. Z tym, że musimy pamiętać, że materiał to jest tak naprawdę coś, co dodaje się do obiektu i to coś dodane do obiektu to jest rzecz, która siedzi tutaj wewnątrz mesza. Proszę zobaczyć, tutaj jest materiał. Ten materiał mogę połączyć ze wszystkimi innymi cegłami, które teraz tego materiału nie mają. To jest operacja, która nie jest kopiowaniem. To jest operacja, która nazywa się linkowaniem. Ten blok danych związany z materiałem mogę podlinkować pod wszystkie zaznaczone obiekty. Służy do tego celu guzik Ctrl-L. Jeżeli wcisnę taki guzik, pojawia się menu Make Links i wtedy mogę linkować dane obiektu, mogę linkować grupy, modyfikatory, fonty, ale mogę także zlinkować materiały. Jeżeli takie coś zrobię, to wtedy materiał jest wybrany z tego aktywnego obiektu, z tej czerwonej cegły, którą teraz tutaj mam. Jeżeli wcisnę Ctrl-L jeszcze raz, wybiorę materiał, to bam! Wszystkie cegły połączyły się z tym materiałem, który miałem tutaj rozwinięty. Proszę zobaczyć, teraz już tutaj ten materiał się pojawił. I tak będzie w każdej innej cegle, którą sprawdzę. To jest jeden ze sposobów i w zasadzie chyba ten jedyny, który nadaje się tutaj do szybkiego zastosowania. Oczywiście inny sposób to byłoby napisać prosty skrypt, który pojechałby po tych cegłach i zmienił to w kodzie. No ale to nie jest jeszcze na ten czas tutorial, pokażę to później. Dobra, więc dziękuję za uwagę. To jest w zasadzie wszystko na temat tego guzika Copy from Active. Do zobaczenia.